No i to jest ISO 1200, dzień trzeci. Śpisz gdzie chcesz, robisz noclegi gdzie chcesz, chcesz to jedziesz, nie to sobie odpoczywasz. Za mną jest o miejscówkę, się rozbiłem. A tutaj jest wał, w którym będziemy jechali. Jest generalnie dobrze. Wczoraj myślałem, jeszcze sobie trochę jadę. Ujechałem 13 km. I pomyślałem, że jednak trzeba się walić. Wiadomo, zmęczenie robi swoje. Kilometry robi swoje. Wczoraj jeszcze fajna sprawa była, bo akurat już za tym prawym w Trzechowicach, no to spontanicznie wyszła propozycja, żeby skoczyć do pizzerii. I bardzo dobra ta pizzeria. Jest bliziutko. Gdzie się skoczyło na browara. Niektórzy sobie zrobili jakieś zapiekanki. Kupili pizzę. No i całkiem przyjemnie, fajnie spędziło się czas. Razem z innymi towarzyszami niedoli. Fajne rozmowy. Dobra ekipa. Pewnie zobaczymy się dzisiaj na trasie. I potem wiadomo, część pojechało czekać odlegu. Ja pojechałem się przyjechać trochę jeszcze. Jak noga podaje, to czemu nie? Asfalt na wale, czemu nie? Dzisiaj, jeżeli jest taka ścieżka dobra, to musi być przejebane. Tylko nie wiem gdzie, ale musi, to jest Wisła. Przepraszam. Ja robię generalnie sobie taki serwisik mały. Zmieniam portki. O, ryjek może być jeszcze. W podróży jestem, dobra. A na przykład, o, tutaj sobie się, jak mówię, rozbiłem. Na dziko. Co ma być, to będzie. To są takie zalety jechania ze sprzętem. Na górze jest wał. No i super, nie? Nie będziemy zasuwali. Ja się jeszcze ogarnę. Jest po piątej. No i siemanku wszystkim. Jest po 6:00, nie wiem, 20:00. Się ogarnęłem. Spakowany, gotowy do trasy. I zobaczymy, jak Wisła 1200 z poniewierami dnia trzeciego. Dupa nas marwana. Kolana inne okolice też. Także będziemy lecieli. A ja sobie zęby myję. Taka higiena na Wisła 1200. Po zaroście poznasz, ile jedziesz. Także lecimy. Już na trasie zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. Skończył się asfalt, 40 km asfaltów, zaczęła się Wisła 1200. Nakładność trasy, kurwa. Co leci po lewej asfaltem, to pokazuje środek jakoś przez płyty. To dom prowadzi przez tego. Po trawie, obok torów. To nagle tu na górę skakuje. Ja nie wiem, o co tu kurwa chodzi, jak tu jechać. Żeby taki asfalt był do samego Gdańska.
Jabłuska. I oto ja do Towarzyszej Doli. Wisły 1200. Miejsce eleganckie, ciche, spokojne, nieosrane przez gołębie, niezatłoczone przez ludzi. Miejsce, do którego się chce wrócić i na pewno się jeszcze kiedyś wróci. Piękne, ciche, spokojne, mimo tego, że jest tam poniedziałek, ale jest ładnie. Sandomierz, miejsce. Się zakręciłem. I co najsmutniejsze, to chyba to, że się powoli kończą dobre drogi, a zaczyna walka. Góry pieprzowe przed nami, a potem zobaczymy. Ja z rowerem, ciężki jak krowa. A co, że będzie ciekawie. Ja ale bez kitu, będę się odwrócić. Na spokojnie pozwiedzać, pochodzić. Pomimo wszystko, klimacik rajdu jest taki, że no jak stoisz, jak siedzisz, jak wiadomo, zwiedzasz, no to nie jedziesz. A trzeba się zmieścić w limicie. I teraz jak było 100 km po asfaltach, nawet więcej, od Wietrzychowic, to tak teraz będzie drugie sto po wałach, kurwidołkach i innym chujstwie. Byłeś w Kasanomierzu? Oto teraz jesteś znowu na trasie. I zapierdalej. Kurwa! 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 Cię chuj. A tak wyglądają zadowoleni rowerzyści, więc 1200, którzy właśnie wypchali na tą górę. Słuchaj, nie wiem, czy to nie jest... Nie, kamerą teraz nie nagrywam czasami.
Na Wiśle nieważne, czy ktoś ma starego waganta, czy fajny, ultra lekki, zapakowany rower. Liczy się głowa i moc nogi. Rower, aparat. Aparat, wiesz, więcej warty niż rower, nie? Bo to przewieźć ciężko, co nie? No, czeka na nas. Ja bym to wziął z miejsca, ja bym wziął naprawdę, tylko przewieźć to jest problem. Właśnie, załoga przed nami. To jest na pewno lepszy niż batoniki takie, bo takie batoniki ja już mam dosyć po prostu. No, to my ile można, nie? No, ja już się zmęczyłem z tymi batonikami, a to przynajmniej jakieś jeszcze takie. Wisła 1200. Wisły na razie nie widać, nie ma, ale są czereśnie i są wiśnie. Nasza Wisła. O, już nas większa. A się zdaje, Wiśle można było rower postawić. I między nogami płynęła. Yeah. Ja bym gdzieś ciągnął.